Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale, nazywam się Margarita, cudowne imię, wiem. Już po nazwie widzieliście, co to jest za odcinek, a więc będziemy dzisiaj testować kosmetyki Lexi. Zobaczymy, czy naprawdę są godne polecenie i odpowiadają swojej cenie, bo słyszałam, że są dosyć drogie. Dostałam taką paczkę PR od Ingrid i tutaj mamy prawie wszystko. O! A dokładnie mamy dwa błyszczyki, rozświetlacz, eyeliner, taki róż w kremie, paletkę cieni, mi akurat wysłali tą różową, no i tuż do rzęs. A jak widzicie, swoje przedłużyłam, gdyby ta paczka przyszła troszeczkę wcześniej, to bym nie miała przedłużonych, bo rzęsy robiłam dzisiaj, ale no nic, przedostajemy sobie ten tusz na dolnych rzęsach, a moje dolne rzęsy są bardzo wymagające, bo pierwsze są cienkie jak... nie powiem co, są małe i są krótkie, więc przetestuję. A, i oczywiście był tutaj kremowy bronzer, ale ja już go przetestowałam na filmiku na TikToku, ale powiem Wam, że jest naprawdę godny polecenia. No, otworzy się czy nie? No co jest? A, dobra. Ma lusterko, jest taki kremowy, odcień ma, zaraz Wam pokażę jaki. Ja akurat mam odcień caffè latte, ale trafiony, bo jest ciepły. Akurat pod moją jasną karnację idealnie się nadaje. No i możecie zobaczyć, że naprawdę mega ładnie współpracuje z podkładem. Także bronzer sprawdzony, bronzer na plusik. No i ogólnie zrobimy tymi kosmetykami sobie makijaż. Jest godzina 15:30 i będę w nim chodzić cały dzień, a prawdopodobnie dzisiaj pójdę spać bardzo późno, więc sobie przetestujemy, jak makijaż tymi kosmetykami będzie się trzymał właśnie przez cały dzień. No i pod koniec dnia zdam Wam relację, jak wyglądam, także oglądajcie do końca. A i nie zapomnijcie zaobserwować mój kanał, to jest bardzo ważne, jeżeli chcecie mi pomóc, żebym się dalej rozwijała. A więc zacznijmy sobie od takiej ogólnej oceny tych kosmetyków, bo dosyć ciekawe są. Jeżeli chodzi o opakowania, wszystkie są plastikowe, ale powiem Wam, że ten plastik jest naprawdę taki porządny, bym powiedziała, jeżeli chodzi oczywiście o paletkę, o ten kremowy bronzer i o highlighter. Jeżeli chodzi o błyszczyki, to tutaj już widać, że ten plastik jest taki bardzo, bardzo taniutki. Ale najważniejsze to, co jest w środku, interesuje nas produkt, ale samo opakowanie w sumie nie jest złe. Widzę na pewno, że fanki Lexi będą to kupować, bo to jest wszystko takie, wiecie, jaskrawe, kolorowe i w ogóle. Także no, chcę sobie w ogóle zobaczyć szczoteczkę tuszu. O, yeah! Ma silikonową szczoteczkę, która jest tak delikatnie wygięta, więc możemy dotrzeć naprawdę tam do najmniejszych rzęsek. Ja takie szczoteczki bardzo lubię, wolę takie silikonowe niż takie, wiecie, owłosione i tak dalej, więc już mi się to podoba, szczoteczka na plusik, mega fajna. I jeszcze jedna rzecz dotycząca tych kosmetyków. Nie wiem, czy to było robione zamierzono, czy nie, ale to powinno się tak kleić, w sensie... Ten plastik, który tutaj jest na górze, na paletce, na tym rozświetlaczu i na tym bronzerze, jest taki lepki. I ja nie wiem, czy oni to zrobili specjalnie, czy nie, ale widzicie, jak to się przykleja? Że nawet, o, mogę sobie tylko dołem otworzyć opakowanie. Nie wiem, troszeczkę to dziwne, pierwszy raz coś takiego widzę, ale dobrze. Więc jak już mam zrobione konturowanie, to przejdziemy sobie do tego różu w kremie. Jest napisane, że to jest kremowy róż do twarzy o aksamitnej konsystencji, nadaje skórze naturalny i promienny wygląd. Zobaczymy. Ja mam odcień Raspberry Jam. No, także sprawdzańsko. O Jezu, za dużo tego wyleciało, ale kolor śliczny, ej. Ale patrzcie, ile mi tego tutaj naserało, ale dobra. Patrzcie na ten kolor, jest taki różowy Barbie, śliczny. Ej, takiego różu to jeszcze nie miałam, bo ja ogólnie gustuję w takich bardziej naturalnych kolorach, takie może brzoskwinki, no coś takiego, więc dobra, zobaczymy. Nie chcę przesadzić też, bo się trochę boję. Ogólnie jak coś, to tutaj mam lustro, ale żeby Wam pokazać nakładanie, to weźmiemy lusterko z tej paletki, bo ma ogromne lustro, więc dobra, lecimy. O matko, jakie to jest napigmentowane! Ja nie wiem, czy ja już nie przesadziłam, a patrzcie, ile mi tego wyleciało. Oh shit! I trochę chyba za wysoko ten róż dałam. Kurde, za wysoko go dałam, wyglądam jakbym miała oko podbite. Dobra, lecimy z drugim.
Ja sobie lubię jeszcze różdżać tutaj troszeczkę na podbródek, na nosek i tutaj w kąciki czoła. Nie wiem, jak to się nazywa. Kąciki czoła niech będą. Dobra, a to teraz tutaj naprawię, bo za wysoko wyjechałam, bo miałam tutaj na czubku gąbeczki. Także no, chwila. Dobra, no i tak się prezentuje róż. Uważam, że naprawdę mam mega piękny kolor, mimo tego, że to totalnie nie są moje kolory, ale wygląda ślicznie, musicie przyznać. Co do formuły, jest bardzo ciekawa, taka płynna, pomadkowa, kremowa, ale uważajcie, ten róż jest naprawdę bardzo napigmentowany i można troszeczkę sobie z nim przesadzić, tak jak ja na początku. Ale to dobrze, ponieważ starczy go na długo, więc kurde, kolejny produkt i kolejny raz jestem zadowolona. Te kosmetyki naprawdę mają dobry potencjał. Dobra, widzowie, idę sobie tu zmyć, zaraz wracam. Okej, pa. Dobra, a teraz idę sobie zrobić brewki, troszeczkę dam pudru i do Was wracam, ponieważ takich produktów w tej kolekcji nie ma, więc po prostu użyję swoich. Dobra, a więc brewki mam zrobione, nie patrz się na nie, bo nie wyszły, więc przechodzimy do paletki. Paletka się nazywa Golden Hour i już Wam pokazywałam, ale znowu Wam pokażę, jakby kto mi zabroni. Wygląda następująco. Ma tutaj dwa błyski i cztery maty. Podejrzewam, że ten możemy wykorzystywać jako róż, więc zróbmy to, czemu nie? Wezmę pędzelek i zaraz sobie tutaj na różowie. Też jest bardzo napigmentowany. Dobra, lecimy. Dlaczego kosmetyki Lexy są serio dobre? Co? O matko, przesadziłam, tak myślałam. Naprawdę jest bardzo napigmentowany. Ja dosłownie zamoczyłam tam pędzelek. Wow. O kurde, ale będę taka chodzić różowa jak świnka Peppa. Ale no nic. Więc zaraz Wam zrobię swatcha, jak te kolorki wyglądają. Pierwszy mamy ten błysk różowy. O, śliczny. Teraz błysk złoty. No, też ładny Wam powiem. Później mamy tutaj taki zwykły mat. No to wiadomo, to jest taki podstawowy cień, więc nic specjalnego. Teraz taki brązik chłodny. Taki brązik ciemny. O, naprawdę, ta paletka serio jest bardzo napigmentowana. Nie wiem, ile razy to powtórzę, ale no, taka prawda. I ten różowy. No, z pigmentacji jestem zadowolona, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało na moim oku. Dobra, a więc biorę płaski, czysty pędzelek i lecimy z cieniami. Najpierw myślę, że nałożę ten zwykły beżowy, ten podstawowy cień jako bazę na całą powiekę. Nie będę dawała żadnych innych baz i tak dalej, żeby przetestować, jak te cienie właśnie będą po prostu współpracować z gołym okiem. Więc nakładamy. No co mam powiedzieć, ten zwykły beż też ma dobrą pigmentację, możecie zobaczyć. Serio, ja na razie jestem mega zadowolona z tych kosmetyków, ja nie wiem, o co chodzi. A taką miałam ochotę coś skrytykować. Nie ma co. Ale dobra, zobaczymy, jeszcze tam troszeczkę tego mamy, więc... Dobra, nałożone. Teraz wezmę sobie ten puchaty pędzelek i co? Albo lecimy w te róże, bo są dosyć ciekawe, albo po prostu w brązowe oko. Może lecimy w brązowe oko, a na środek damy ten błysk. Zobaczymy, jak też będzie wyglądał. Jak mamy już paletkę Golden Hour, to musimy dać jakiś błysk, no nie? Dobra, więc najpierw zaczynam od tego cienia, tego jaśniejszego i dam go sobie po prostu... załamanie. Widzowie, ja naprawdę aktualnie nie mam do czego się doczepić. Dobra, ten cień jest nałożony i teraz wezmę sobie chudszy pędzelek i pogłębimy to załamanie tym bardziej brązowym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja tutaj make-up guru nie jestem, ale co nie, coś pomaluję. No i nakładam ten... O Jezu, ile tego... Ja sobie jeszcze ten brązowy tak delikatnie wyciągnę, bo zazwyczaj tak robię, jak maluję cienie. Dobra, no i tak się prezentuje moje oko i naprawdę jestem zawiedziona, bo nie mam do czego się przyczepić. A dzisiaj miałam taki czepialski mood, no i nie ma do czego. No nie ma, no. Dobra, więc co, na środek dajemy sobie ten błysk i oko będzie skończone. Błysk sobie nałożę po prostu palcem już. Na dół sobie pomieszam te dwa cienia i lecimy.
Dobra, no i tak się już prezentuje skończone oczko. Z tego, co zauważyłam, to delikatnie, ale to tak naprawdę delikatnie ten złoty błysk się osypuje, ale tragedii nie ma, więc nie będę narzekać na to. Po prostu go sobie otrzepię. No i jak już skończyliśmy cienie, to przechodzimy do eyelinera. Już go wyjęłam, jest w takim opakowaniu. Podobna kolorystyka jak reszta kosmetyków, wiadomo, bo to jest kolekcja Lexy. No i co? Opakowanie wyrzucamy, a eyeliner wygląda w ten sposób, jak taki pisak. Ja mam podobny eyeliner, tylko że od Evelyn Cosmetics i bardzo go lubię. Jeszcze ma taką... Słyszycie? Taką kuleczkę w środku i bardzo go lubię, naprawdę. Także zobaczymy, czy ten mi się spodoba, bo no są podobne, w sensie wiecie, no pisak to pisak, nie? To ma być eyeliner czarny, no i jest czarny rzeczywiście i jest naprawdę taki mocno, mocno czarny, fajnie. Jego pisak jest taki twardy, tak jak widzicie, więc w sumie to może i dobrze, bo nie będzie Wam się tak wyginął podczas malowania kreski, jak na przykład dopiero się uczycie, więc może być naprawdę fajne, więc co? Bezbędnego gadania, ta bezbędnego, z tobą się nie da bezbędnego. Przechodzimy. Ja w przedłużonych rzęsach totalnie nie umiem malować kreski, bo mi przeszkadzają, ale ze względu na to, że niedługo idę już na studia, w sensie zaczyna się rok studiów, to przedłużam sobie rzęsy, bo nie chcę mi się rano malować, wolę sobie pospać. Więc dobra, lecimy. On jest za twardy, on mi drapie oko. W sensie, no ja chyba wolę jednak ten z Evelyn, bo... No nie wiem, bo on jest miększy o wiele. No tym mi się niewygodnie maluje i to nie przez rzęsy. No ten eyeliner robi strasznie grubą kreskę. Zobaczcie, bo właśnie jest twardy, kurde, a już tak mi się wszystko podobało. Dobra, a więc eyeliner to będzie pierwsza rzecz, która mi się chyba nie podoba, bo jest, no jest za twardy, naprawdę, ta końcówka jest twarda, ale dobra, spróbuję sobie jeszcze w kąciku narysować taką jaskółkę, jak zawsze robię. No, a jaskółkę już się wygodnie rysuje, bo właśnie jest twardy. No, nie dogodzisz. Dobra, no i makijaż oka skończony. I jeszcze wyszło mi tutaj słońce po coś, nie wiadomo po co. No i żeby dokończyć już w całości oko, przechodzimy do tuszu do rzęs, ale już wiem, że zrobię sobie krzywdę, bo jak wiecie, po otwarciu nowego tuszu, tam jest strasznie na pędzelku, tym bardzo dużo produktu i pewnie sobie zaraz zrobię kleksa pod okiem. A nie, słuchajcie, jest okej. Ej, naprawdę jest okej, zobaczcie. Spoko to wygląda. Mówiła mama, nie ocenię pochopnie. Dobra, tusz jest spoko. Nie wiem, nie mogę go przetestować tak w całości, no bo dzisiaj przedłużyłam rzęsy, nie mogę je malować. I, ale na dolnych wygląda ok. Nie wiem, zobaczcie. Ok? Czy nie? Także jak testowaliście ten tusz, to napiszcie w komentarzach. Bardzo chętnie poczytam, co o nim sądzicie. Na dolnych rzęsach naprawdę prezentuje się fajnie. Zobaczymy, jak się będzie nosił przez cały dzień, czy nie będzie się rozmazywał, bo to jest jakby bardzo ważne. W ogóle nie wiem, czemu ja to wszystko robię odwrotnie, ale przechodzimy do rozświetlacza, bo ogólnie zazwyczaj jak maluję twarz, daję ten róż, contouring, to wtedy daję rozświetlacz, a teraz jakoś na odwrót wszystko robię, nie wiem, nieważne. Dobra, kolorek mam tutaj... jaki? A to ma... Aha, Apple Pie. Jednak to... ma nazwę, Apple Pie się nazywa. Wydaje mi się, że dla mnie będzie za żółty, bo w opakowaniu jest takie żółty, a ja potrzebuję bardzo takich jasnych rozświetlaczy. To w ogóle, nie no, coś tam błyszczy. No nie wiem jak to będzie wyglądało na mnie, więc co, no damy go sobie i zaraz zobaczymy. Biorę pędzelek i co? Lecimy. Ej, jest spoko. Ej, w sumie nie wygląda na mnie na taki żółty, więc może go sobie nawet zostawię, będę z niej korzystać. Ej, no błyszczy ładnie, ma pudrową taką konsystencję mocną, błysk, no błysk dosyć mocny, nie wiem jak to widać na kamerze, ale na żywo. Nie, w sumie patrzę tutaj w lustro, jest dla mnie za żółty, więc to pewnie dla dziewczyn o trochę ciemniejszej karnacji. Ja jestem strasznie blada, więc na mnie jednak jest za żółty. Ale ogólnie nie jest zły. Jak się wysmaruje samoopalaczem, będzie okej. Okay. Dobra, damy jeszcze w takim razie na nos, na podbrunek, tutaj, hop, widać? Widać! I damy go sobie w kącik oka.
O tutaj. No i co, już prawie kończymy ten makijaż. Zostało nam tutaj dwa błyszczyki. Jeden to jest pina colada. Od razu sobie powąchamy. Ja uwielbiam pina coladę. O kurde, a co on jest taki jak woda? To tak powinno być, czy on mi się roztopił? Co jest nie tak? Patrzcie, widzicie? On powinien być taki płynny? Czy to coś się u mnie tutaj zadziało? Bo pokażę Wam inny błyszczyk. I on jest jak galareta, on nie jest taki płynny, w sensie jak galareta, no widzicie, on się tak powoli przelewa, a ten jest taki wodnisty. No dobra, nie wiem o co chodzi, ale jeżeli chodzi o zapach, no nie powiedziałabym, że to pachnie dosłownie jak pina colada, tylko po prostu jakiś taki słodki, wanilowy zapach, jak takie lody trochę. Dobra, a drugi błyszczyk to jest cupcake, jest taki różowy z drobinkami, ten był bez drobinek, chyba tak. No więc test zapachu. Pachnie? Czy to truskawka? No czymś takim słodkim dosyć. Cupcake, no to jakby takie ciastko, tak? Czy co? Mój poziom angielskiego na pewno gorszy od Lexi, więc... Dobra, i ten błyszczyk już nie jest taki płynny. Ja nie wiem, co się z tym stało. No dobra, niech będzie. Wiem, że Lexi w swojej kolekcji ma jeszcze konturówkę. Mi konturówki nie wysłali, więc się pomaluję swoją, już niech będzie. Wezmę taką brązową z Catrice. Obrysuję sobie usteczkę. Dobra, obrysowałam sobie usta. Zapytacie mnie, czy wyjechałam za kontur? Oczywiście, że nie. W ogóle nigdy w życiu tak nie robiłam. No i zaczynamy od tego błyszczyku. Pina colada. Zobaczymy, jak wygląda na moich usteczkach. Aplikator, tak jak Lexi gdzieś to musiał we vlogu chyba mówiła, zmieniła z taką dziurą jest. Ja takie aplikatory w sumie lubię, bo mają je pomadki od Maybelline i spoko się nimi nakłada, więc lecimy. Kurde, to nie jest błyszczyk. A jest napisane, że to jest błyszczyk. To bardziej jak takie masło do ust. No serio, to nawet nie ma konsystencji jak błyszczyk. Błyszczyk, wiecie, jest taki tłusty trochę, a to jest takie bardzo, bardzo wodniste. No, patrzcie, jaka kasza. No... No nie wiem nawet, co powiedzieć. Stać. Błyszczy się ładnie, no jest taki wodniste, ja nie wiem, czy on mi zaraz nie ścieknie po prostu. W tym połączeniu z tą kredką na pewno bym tego nie nosiła, bo nie wygląda to zbyt fajnie. No nie wiem, na razie ten błyszczyk mi się nie podoba, bo to jest jakaś... woda. Ja nie wiem, czy to mi się coś z nim stało, czy co? Dziwne. Dobra, idę to zmyć i przechodzimy do kolejnego błyszczyku. Dobra, przechodzimy do różowego tego błyszczyku z drobinkami. Może on będzie lepszy, bo już konsystencję ma jak błyszczyk, a nie jak ten poprzedni. Aplikator ma taki sam też z taką dziureczką, więc lecimy. No i ten to już jest błyszczyk, a nie jakaś woda. Ten błyszczyk mi się podoba, jest bardzo ładny, jest taki półprzezroczysty. Pachnie, no ładnie pachnie, a to już mówiłam. No i makijaż już jest skończony, jak na razie to nie podobał mi się zbytnio ten eyeliner i ten błyszczyk. Tak jak mówię, nie wiem co się z nim stało, czy to tak powinno być, czy nie. Później u innych dziewczyn w recenzjach wiedziałam, że też ten błyszczyk miały jako wodę i ktoś zasugerował, że możliwe, że to jest olejek do ust, ale powiem Wam, że ten olejek błyszczyk totalnie nie nawilża i jak to jest olejek, to dlaczego na opakowaniu jest napisane, że to jest błyszczyk? Ten pina colada, no jak woda. Ja nie wiem, czy jak go otworzę, to czy on nie wycieknie. O, oczywiście, że wycieknie, bo mówię, że to jest jak woda. Ja nie wiem, o co chodzi. Do kiedy on ma datę ważności w ogóle? Do 25 roku. Czemu ty jesteś wodą? Dobra, no i tak się prezentuje skończony makijaż kosmetykami Lexi. Będę w nim chodzić do późnego wieczoru i później do Was wrócę z podsumowaniem, jak mi się chodziło w tych kosmetykach, jak się trzymało i zobaczymy w ogóle, jak wygląda ten makijaż. Więc no, na razie się z Wami żegnam. Widzimy się późną nocą. Dobra, kochani, przychodzę do Was z podsumowaniem. Będę mówić trochę cicho, bo Szymon już śpi i nie chce go obudzić. Także tak się prezentuje moja twarz po całym dniu chodzenia w tych kosmetykach. Ogólnie Wam powiem, że naprawdę jestem bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o tusz, delikatnie się osypał, ale nie widzę tragedii. Naprawdę
spoko te rzęsy w nim wyglądały, nie kruszył się jakoś tak mocno i nie rozmazywał się, więc spoko. Ogólnie cały się świecę jak psu, nie powiem co, ale zawsze tak mam, przepraszam. Jeżeli chodzi o róż zarąbisty, na pewno będę z niego korzystać. Pierwszy raz w ogóle miałam do czynienia z kremowym różem. Wcześniej kombinowałam, wiecie, że dawałam zamiast róży na przykład jakieś pomadki, ale ten kremowy róż naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdzał. Nadal go widać mocno, więc super. Contouring też świetnie się trzymał, więc naprawdę na plusik. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, no tak jak mówiłam, trochę nie mój odcień, ten taki żółty, ale może coś z nim pokombinuję, może na opolonej cerze będzie wyglądał troszeczkę inaczej. Eyeliner się dobrze trzymał, mimo tego, że mówiłam, że ta szczoteczka nie za bardzo mi się podoba. Cienie, tak jak widzicie, super. Ogólnie te cienie w regularnej cenie kosztują 65 zł bodajże. No troszeczkę drogę jak na kosmetyki influencerki, ale nie mi oceniać, każdy z nas ma jakby różne portfele, więc dla kogoś to będzie drogo, dla kogoś tanio i tak dalej, więc to już Wam pozostawiam do oceny, czy paletka jest warta tej jakby ceny, czy nie. Z mojej strony powiem, że naprawdę bardzo dobrze się sprawdza. Możemy z tej paletki naprawdę sporo rzeczy wyciągnąć, na przykład z cieni korzystać z brązowych jak contouring, albo z tych różowych cieni, tych podłużnych, długich, na przykład jako róże, więc spoko, fajnie. No i trzymały mi się spoko, kolorki mi się podobały, więc paletkę też sobie zostawiam, na pewno będę z niej korzystać. I co tam jeszcze było? A, błyszczek ogólnie zjadłam od razu po nagraniu tego filmu, bo poszłam jeść maka. Więc nie wiem, czy coś pominęłam, czy nie? Ale chyba powiedziałam o wszystkim, więc ogólnie Wam powiem, że naprawdę jestem zadowolona z tej kolekcji. Gratulacje Lexi, naprawdę spoko są te produkty. Fajnie się z nimi pracuje, fajnie się z nimi chodzi. W sensie pracuje, wiecie, że no podczas makijażu, nie? I jeszcze ogólnie, tak jak wiecie, ja tą paczkę dostałam jako paczkę PR, czyli że firma Ingrid mi tą paczkę wysłała, wiecie, do przetestowania i tak dalej. Ale co chciałam powiedzieć, widziałam mnóstwo po prostu TikToków, gdzie dziewczyny opowiadały, że te kosmetyki w Rossmanach są porozwalane, bo wiecie, no dzieciaki je macają, sprawdzają tak, i tak dalej i nie kupują tego, bo jest taki problem, że te kosmetyki w żaden sposób nie są zabezpieczone. Mogliście to widzieć na filmie, że nie ma żadnej tasiemki, wiecie, którą jakby odklejamy i możemy rozpakować ten kosmetyk, więc najsensowniejszym wyjściem z tej sytuacji jest zamówienie tych kosmetyków online, bo no nie chciałabym kupić na przykład paletki, w której już ktoś zamoczył swoje obrzydliwe paluchy. Więc to jest taki minus tej kolekcji, że nie zabezpieczyli odpowiednio tych, wiecie, paletek i tak dalej. Wiem co, to by był koniec odcinka, nie chcę obudzić Szymona, więc się zwijam i dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Chcecie więcej filmów na moim kanale, to oczywiście